Dzień dobry, witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu podczas rozmowy, która za chwilę odbędzie się. Przypominam, że jesteśmy w przestrzeni samitu psychobiologii oraz świadomości zdrowia i zapraszam do rozmów osoby, które albo uczą się psychobiologii, są uczestniczkami akademii, albo są to osoby, które są ekspertami w dziedzinie zdrowia. No i dziś nasze kolejne spotkanie. Do rozmowy zaprosiłam panią Margaretę Defratykę, która jest uczestniczką Akademii Psychobiologii. Uczy się już jakby w kolejnym stopniu, na kolejnym stopniu, pogłębia tę wiedzę. I chciałabym przypomnieć, że my już spotkałyśmy się z panią Margaretą. Na początek, pani Margareto, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tu jestem. Widzimy się kolejny raz, bo my już rozmawiałyśmy, tak? Kilka miesięcy temu ja zaprosiłam kilka pań i pamiętam, że właśnie wyciągałam do tych rozmów. No i to jest nasze już kolejne spotkanie. I oczywiście na początku zadam pani takie pytanie, co się zmieniło od tamtego naszego spotkania, od tamtego momentu, od tej pierwszej rozmowy, którą pokazałyśmy innym kobietom? Ja mam takie wrażenie, że to moje życie się zmienia każdego dnia. Że po prostu z każdego modułu, jaki jest na akademii, staram się wyciągnąć jakieś wnioski i nie staram się, tylko to robię. I wprowadzam wszystkie zmiany, które pani Violetta nas uczy na akademii. Zaczęło się od tego, że zapisałam się do akademii ze względów zdrowotnych. Miałam kłopoty zdrowotne i gdzieś ta totalna biologia już zaczęła się w moim życiu pojawiać, ale to nie było to. To było takie suche fakty. Boli mnie kolano. Dlaczego boli mnie kolano? I nie umiałam tego w ogóle połączyć w kropki. I na pierwszym module pani Violetta z nami rozmawiała, z jakimi dolegliwościami, dlaczego tu jesteśmy, i powiedziałam o swoich kłopotach zdrowotnych. I pani Violetta odpowiedziała mi, gdzie mnie zamroziło, że wiedziałam, że to jest to, ale pani Violetta powiedziała do mnie takie zdanie: ale to może jeszcze poczekać. I było to zaufanie, że ja wiedziałam, że tak, że jestem tu, gdzie mam być. I każdy moduł był tak ustawiony, że odkrywał wszystkie karty. Czyli obserwowała pani Margareto taki proces, tak? Jakby Tak. ta psychobiologia weszła do pani rzeczywistości, do pani życia, tak? Dokładnie. Dokładnie, tak jakby wszystko było tak ustawione, że wszystko to, co miało się zdarzyć, to, co miałam odkryć, było w danym momencie. I ciągle pojawiało się coś nowego, co było do zrobienia. Tak, Za często mamy takie każdym odczucie. razem, za każdym razem, nawet taka magia, dostałam bardzo wysokie gorączki. I nie wiedziałam dlaczego, ale było to 40 stopni i nie wiedziałam, co się stało. I pierwszy raz chyba nie poszłam do pracy. To była sobota i akurat było nasze spotkanie Q&A. I oczywiście wchodzi pani Violeta i mówi o gorączce. Jaka jest przyczyna gorączki? I ja pomyślałam, no tak, to był taki właśnie okres mojej pracy, kiedy szefowie tak jakby zostawili mnie ze wszystkimi obowiązkami, bo wyjechali na urlop. I ja musiałam tak jakby stanąć na wysokości zadania i tak, żeby wszystko było pięknie, żebym uniknęła właśnie tej krytyki. I mówię, no tak, to jest to. Obudziłam się w niedzielę rano, bez gorączki. Po prostu było pięknie. Naprawdę. Wydawałoby się, że cudowne uzdrowienie, a to po prostu Tak.
odnalezienie konfliktu, który właśnie mnie dotyka. Pięknie to pani tutaj powiedziała wszystkim osobom. Musiałam stanąć na wysokości zadania. Tak, tak, dokładnie. I jak pani powiedziała to zdanie, i był ten dreszcz po ciele i mówię, tak, dziękuję, to jest to. I po prostu gorączka zaczęła schodzić bez żadnych leków, bez niczego. To po prostu się samo usunęło. Czyli tak jakby spełniła swoje zadanie, tak? Bo my już wiemy, że gorączka w psychobiologii jest po to, żebym ja sobie poradziła z czymś nowym, czyli właśnie jakby dorosła do zadania, stanęła na wysokości zadania i ona się po to pojawia, żeby nam pomóc, tak? I kiedy my sobie to uświadamiamy, tak? Bo pani sobie to uświadomiła, czyli pani zrobiła tę pracę, to jest bardzo ważne. Dokładnie, to było takie naprawdę, takie dla mnie, jak obudziłam się rano w niedzielę, mówię, och, jaka ja jestem wdzięczna za tą akademię. I za tę gorączkę, prawda? I za tą gorączkę. Dokładnie jak pierwszy raz się pojawiłam w akademii, to były bardzo problemy skórne, jelitowe. Pamiętasz właśnie wtedy, co się działo? Dlaczego akurat wtedy te skórne, dlaczego jelitowe? Jak może się pani tym podzielić? Bo to jest taki obszar w tym czasie w życiu, prawda? Pani odczuć, jakieś tam sytuacji. To zdanie, które pani powiedziała, że to może jeszcze poczekać, już mi dało takie, że dobrze, mam zaufanie, że to na pewno jestem tu, gdzie mam być. Mhm. Chodziło to o wybaczenie. Mhm. Chodziło to, bo to nie było tylko objawy skórne, to i to było to wybaczenie. Z chwilą, kiedy uświadomiła mi pani, z chwilą, kiedy, bo to chodziło o mojego tatę, no powiem, to chodziło o to wybaczenie, o taką niezgodę na to wszystko i z chwilą, kiedy ja krok po kroczku, bo to nie było tak, że gorączka, to było wow, ale to przychodziło, tak mówię, stopniowo. I z chwilą te objawy się wycofały. Ja nie wiem kiedy. Ja nie wiem kiedy, po nich nie ma śladu. Nie były już potrzebne. Biologia nie trzyma objawów, kiedy konfliktu nie ma. I pani pięknie tu pokazała problemy jakby z jelitami, które mają w treści konflikty, niewybaczenia, a do tego skóra, która mówi o porzuceniu, o separacji, o takim no nie do końca fajnym kontakcie. Ja nie miałam tej zgody na tą śmierć mamy, ale mówię to zdanie, które pani powiedziała, to jeszcze może poczekać. Mhm. Więc ja zaufałam i po prostu zaczęło to płynąć. Wszystko zaczęło to płynąć. Relacja z moim mężem. Mhm. Ho! Ma pani nowego męża. Ja chyba wtedy spotkałam, tak. Pytałam tak. Podczas naszego spotkania, czy to jest ten sam mąż, tylko czy nowy. Tak. Dokładnie. I po prostu ja wiem, że ja projektowałam na niego to wszystko, co ja miałam. Ja w nim widziałam mojego tatę. No to dostało się mężczyźnie. Oj, bardzo było. Tak, ale po prostu z chwilą, kiedy ja już to widziałam, to po prostu zaczęło się to wszystko zmieniać. Wszystko zmieniać, bo ja już wiedziałam, że ja już tak nie muszę, że to jest tylko lojalność wobec mojej mamy i naprawdę. I też takie ostatnio ta lojalność rodowa, którą pani nauczyła, rozmowa z przodkami, uwalnianie programów. I ja po każdym module coś tam starałam się temu mężowi przemycić. I było takie piękne ostatnio, bo on wstał rano i mówi do mnie, zrobiłem porządek z wszystkimi moimi przodkami. Ja tak się uśmiechnęłam, ale ja mówię, ale z miłością. On mówi, tak, z miłością, naprawdę. Za 2 dni wstaje i mówi, ja już nie będę od dzisiaj palił papierosów. O, czyli, koniec. Czyli relacja uzdrowiona z ojcem, tak? Bo jeśli palił, to ciągle był ten brak tego taty. Tak, tak, super. Tam chodziło o jego tatę. Mhm. I wstał i z dnia na dzień nie będę już palił papierosów. I jaki on jest szczęśliwy, jaki on taki jest teraz, wstaje rano, och, naprawdę.
czyli już nie ma tego braku relacji z ojcem, tak? Bo palimy, kiedy odczuwamy brak, tej relacji jest za mało, jakby zbyt mało chwil dobrych z moim ojcem w moim życiu. No i wtedy symbolicznie papieros, sięgamy po tego papierosa, czyli po prostu to u męża odeszło. Odeszło. Przy tym, że dzięki Pani Akademii, że ja się zmieniłam, to tutaj się wszystko wokół zmienia. No, Maria. Ale z czego najbardziej się cieszę? Z mojej córki. Proszę opowiedzieć, Pani Margareto. Z chwilą, kiedy ja odpuszczę, ja to tak sobie dopiero uświadomiłam parę dni temu, z chwilą, kiedy ja odpuszczam coś, jakiś program, kiedy ja sobie to uświadamiam, moja córka dzwoni i na przykład ostatnia sytuacja, kiedy rozstała się ze swoim chłopakiem, z którym była 7 lat i powiedziała takie zdanie: mamo, ja muszę się czuć ważna, ja się nie czułam ważna i dlatego. I to ja tak miałam i po prostu jak ona zadzwoniła, myślała chyba, że ja, że... bo wszyscy już byli tak przyzwyczajeni, że oni tak długo razem i myślała, że może ja tak widziałam tak po głosie, ale ja jej powiedziałam: dziecko, masz być tylko szczęśliwa. Usłyszałam taką ulgę. No. Bardzo piękne, bo to pokazała, tutaj pokazała Pani, że gdzieś te programy, które też były Pani udziałem, tak? Tak. Czuję się tak ważna, gdzie ja, tak? Gdzie ja mam tutaj wystąpić, gdzie ja mam się Tak. pokazać, tak? Co ja tutaj takiego powiem? To później nasze dzieci niosą, tak? I córka kawałeczek to poniosła to, ale Pani zmiana spowodowała również u niej zmianę w jej poczuciu własnej wartości. Dokładnie, takie całe życie miałam, drżałam o nią. To było takie nieirracjonalne. I po module którymś tam z Panią, Pani powiedziała coś takiego, że zadaj sobie pytanie, że to już było. I tak drżała moja babcia o moją mamę w przemocowym domu. I ja zamieniłam to na błogosławieństwo. Codziennie wieczorem wysyłam jej, bo już nie mieszka z nami, bo pracuje w innym mieście, i po prostu zamykam oczy i puszczam to błogosławieństwo i wiem, że ona jest bezpieczna. Ja to czuję już teraz, a wcześniej ja drżałam. Ona wychodziła na pociąg, a ja drżałam. To było nieirracjonalne. A teraz ja wiem, że ona jest bezpieczna i wiem i ją błogosławię z całego serca każdego wieczoru. I wiem, że sobie poradzi. To było to wspomnienie, które krążyło i które przyszło do uzdrowienia, tak? Piękną rzecz Pani robi. Błogosławię i wiem, że moje dziecko sobie poradzi. Tak. To jest po prostu, jak się pięknie żyje. Naprawdę, tak. Zmieniła Pani moje życie i wszystko naokoło. Pani Margareto, nawet jakby ktoś nie uwierzył w to, to jeśli sięgnie do wcześniejszego nagrania, zobaczy Panią, tak? Uczestniczki Akademii mówią: Pani Margareta jest inna, ma inną buzię, wypiękniała, ma inne oczy. My to widzimy, tak? Jeżeli jesteśmy ze sobą tyle czasu, tak? Jesteśmy około 2 lat razem, to się okazuje, że my widzimy te zmiany u... Ja mam wrażenie, że mi lwia zmarszczka zniknęła. Bez botoksu, nie? Bez botoksu. No, czyli jest inaczej. Wszystko jest inaczej. Wstaję rano z chęcią, naprawdę. Pięknie. Kiedyś szłam na spacer, to ja szłam. Ale teraz ja idę. Ja widzę słońce, ja widzę ptaki, ptaki śpiewają zupełnie inaczej. Taka radość w sercu, taka naprawdę, że ja sobie poradzę, że jest pięknie, że ja nie muszę z niczym walczyć, nie muszę się kopać. Kiedy się zmieniamy, zmienia się wszystko. Niby ta sama ulica, ten sam dom, ten sam kraj, bo Pani mieszka za granicą, a jednak wszystko jest inaczej. Kiedyś ten deszcz mi tu przeszkadzał. Teraz nakładam kaptur, biorę parasolkę i idę. Naprawdę. Pięknie. Radość życia. Pani wie, co to jest. To jest to, co Pani zrobiła.
zaprosiła Pani świadomość, bo to są Pani osiągnięcia, to jest Pani sukces, zaprosiła Pani świadomość, bo mimo wiedzy, mimo tego, że ja czegoś uczę, to jeśli ktoś tego nie weźmie, nie zaprosi do swojego życia, nie zrobi czegoś, to nie ma efektu. Pani jest przykładem ogromnej zmiany. Dziękuję. I Pani jest tego świadoma. Tak, już teraz tak, już umiem sobie nawet podziękować. No i należy mi się. Tak. Mam prawo, jestem ważna. No. Tak, tak. Już teraz umiem powiedzieć nie. Ustawienie granic, tak? Jak to wygląda? Już czuje Pani siebie i swoje granice? Powiem tak, zawsze w każdej pracy, tam gdzie pracowałam, zawsze był szef, który mnie tam, och, 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 bardzo. I z dwóch prac przed akademią się zwolniłam, no bo nie udźwignęłam tego. Więc teraz znowu oczywiście jest taki szef, i który jest bardzo, bardzo krzyczy, taki naprawdę. Przypomina i, rodzica. Oj, bar, oj, oj, tak, 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 właśnie ostatnio sobie to uświadomiłam. I przypomina rodzica. I ostatnio muszę się podzielić tą sytuacją, bo to na pewno komuś to pomoże. I zaczął na mnie krzyczeć. Ja wiedziałam, że to jest niesprawiedliwe, bo ja nie byłam odpowiedzialna za to, za co on krzyczał. Więc nie wiem, jak to się stało, ale ja zaczęłam krzyczeć głośniej. I on zamarł. I poszłam do innego pomieszczenia i zastanawiałam się, czy to byłam ja, czy to był mój głos, bo ten głos miałam inny. Analizowałam później, co ja powiedziałam i tak zastanawiałam się i mówię, przecież ja tak nigdy nie mówię, przecież ja tak nigdy... I to był początek zmian między naszymi relacjami. Podgryzał mnie jeszcze tam później troszeczkę, ale też był moduł o ważności. I pomyślałam sobie, że co ty jeszcze chcesz mi pokazać? Nie biłam się już nie zostawiłam to tak jakby, nie tak jak kiedyś to robiłam, że się denerwowałam i traciłam głowę. I pomyślałam, co ty chcesz mi jeszcze pokazać? I uświadomiłam sobie, że chodziło o ważność. Że ja zawsze chciałam być tak właśnie zauważona, żeby pokochana może, tak. I mówię, tak, ja muszę zejść z tej ważności, ja już nie muszę nikomu uświadamiać, pokazywać, że ja mam rację, że ja jestem ważna. I puściło. I relacje się poukładały. Zaznaczyła Pani granicę, popracowała z tą ważnością i uważnością. Swoją. Tak. I nastąpiła zmiana. On mnie nie widzi teraz w ogóle, tak jakbyśmy na innych liniach życiowych byli. Czyli pracuje się teraz lepiej. Bardzo, bardzo. Nawet w pracy się dziwią, mówią, ojejku, jak to się wszystko zmieniło. Przecież wy zawsze tak, zawsze on tak ciebie podgryzał, a teraz już tego nie ma. Jeżeli bo ktoś, ja już... Jeżeli ktoś te granice, tak jak pani pokaże, tak, jednocześnie zastosuje jeszcze kilka innych właśnie technik, to okazuje się, że ten konflikt zostaje uzdrowiony i czasami już później nic więcej nie trzeba robić, tak? I jeszcze wychodząc do pracy, powtarzałam pani słowa, że nic, co nie jest światłem, nie ma do mnie dostępu. Uwalniało. Piękne, to jest mocne. To jest mocne. Uwalniałam, nie, mówiłam sobie, nie oddaję swojej energii, nie chcę twojej. Nic, co nie jest światłem. I to puszczało, tak? Nawet jak widziałam jego wzrok na sobie, żeby mnie tam, to mówiłam to do siebie i po prostu, no ja tak jakby kierowałam uwagę na zupełnie coś innego. A wcześniej widziałam jego wzrok, widziałam na sobie jego wzrok. Tak jak taty może zawsze. Tak, on mnie zawsze tam, nie, jego wzrok zawsze na plecach czułam. I tu nieraz też się odwracałam i widziałam, że jego wzrok jest skierowany na mnie. Taką ważną rzecz teraz pani mówi. Często te osoby, które się pojawiają
jako nasz szef pracy, jako jakiś autorytet, ktoś, kto gdzieś wydaje nam jakieś polecenia, gdzie współpracujemy z kimś, to tak naprawdę przynosi ten prezent, ten program do uzdrowienia z tej pierwszej, najważniejszej relacji, czyli z ojcem lub mamą. Ja już mu podziękowałam za to, że on się pojawił w moim życiu, że postawiłam te granice. No. Podziękowałam za to i już teraz mówię, jeżeli coś tam się dzieje, to już nie denerwuję się, tylko myślę, dlaczego? Co Super to doświadczenie. pokazać? No, super doświadczenie. I teraz ma Pani tę świadomość, że każda sytuacja, każdy nowy dzień przynosi nam znów coś, w czym my się mamy obejrzeć. Tak. Co jeszcze jest do zrobienia? Takie A słowa. uzdrawianie przeszłości w teraźniejszości jakby. Tak, i właśnie te Pani słowa, które im więcej zrobicie tutaj, Panie, tutaj, teraz, to uwolnicie swoje dzieci. No. I to mnie tak, jak coś się dzieje, oho, zatrzymaj się, coś musisz zobaczyć. Jest ta intencja, prawda, Pani Margareto, że my to robimy dla nas, dla naszego rodu, ale zawsze na każdą matkę działa to, kiedy powiemy, robię dla mojego dziecka, robię dla mojej Tak. córki, tak jak Pani, robię dla mojego syna, tak jak ja, żeby te dzieci nasze były wolne. My robimy te porządki systemowe. Tak, a jak jeszcze widzę, że to działa, więc. Niesamowite, że działa, nie? Że działa, tak, naprawdę to działa. Ale kiedy działa? Jak my robimy? Nie, bo czasami ludzie mówią, to nie działa, ja w to nie wierzę, ale oni nie robią. Tak, ale ja jeszcze zauważyłam, bo to oczywiście, że nieraz jest tak, że ja zjadę z tego ronda. No. Ale wtedy i jakoś mi pieniądze uciekają z portfela. I jakoś tak zauważam, że tak jakoś już nie idzie po tej myśli, już tak, już jakoś tak jest ciężej i wtedy jest, oho, zjechałaś z ronda, proszę wrócić. No. Tak jakby i ma już na inną linię postawić. Czasową. Tak jakby na inną linię czasową, prawda? Jak, Tak. Tak jakbyśmy obniżały nasz potencjał w tym momencie. Tak, i wtedy wszystkie cząstki wracają do mnie i już umiem się po prostu, ale to już tak widzę, że to już wtedy nie, a tak jak jest super, to tu jakieś pieniądze z Urzędu Skarbowego wpływają, tu jakoś, jakaś promocja. Tu. Czyli płynie, prawda? Jest Płynie. Przepływ, jest flow. Tak. Kiedy jest wysoka wibracja. Tak. No. A tak to już mówię, już tak jak zauważam, że coś to mówię, aha, zjechałaś z ronda, powracamy. No i te relacje, Pani Margareto, właśnie z bliskimi, one są inne? Niech Pani Bardzo. powie właśnie, jak to jest. Tym osobom, które jeszcze jakby nie weszły w to, nie czują, tak? Jeszcze są, jest przed nimi ta decyzja o psychobiologii, akademii. Jak to zmienia nasz system, Pani Margareto? Wybaczenie. Wybaczenie, wybaczenie, wybaczenie taty, tacie, przepraszam. To było piękne. Kiedy ja zrozumiałam, że on nie umiał inaczej. Jego zaczęłam sięgać w przeszłość, jak jego dzieciństwo wyglądało. To mówię, tak, to jest to. Jego tata też odszedł. On też tam nie znał taty i on całe życie wiem, że miał właśnie do niego o to wielki żal. Tata był bardzo przemocowym człowiekiem, agresywnym, ale to też się nie wzięło znikąd. I takie uświadomienie sobie i takie zrozumienie, że dobrze, ja już ciebie rozumiem. To było to. Takie uwalniające. Tak jakby 100 kilo z piersi zeszło. Bo była we mnie, była ta złość, była taka niezgoda. Za śmierć mojej mamy, ja, bo to muszę powiedzieć, ja obwiniałam jego. Ale słowa Panie, kiedy to mamy dusza się umówiła na taką drogę, to zejście, przepraszam, ale mój pies jest bardzo wsparciem, nie wiem, czy go słychać i próbuje mnie po prostu naprawdę. Słychać go, można go przytulić, można go zawołać, może on się chodź, dopomina. Chodź, ja wiem, chodź,
Chodź, jesteś ważny, tak, jesteś ważny. Tak, możemy go zaprosić, jak najbardziej. Zwierzęta to są istoty, Ja go może wypuszczę, przepraszam, to jest bo nasza rodzina. Ja mogę na chwilkę przeprosić? Oczywiście, Na jak sekundę. najbardziej. To jest nasza rodzina. Zwierzaki to są istoty, które z nami żyją, wychowują się i czasami też nasze programy biorą na siebie, tak? A on po prostu chciał powiedzieć swojej pani, że chce wyjść. Tak, już wyszedł. Och. To jest niesamowite, to co pani właśnie mówi o tym, że wchodzimy do tej relacji naszych rodziców, oni nas wciągają do tego systemu, do tego swojego filmu, do tej swojej historii, do tego swojego dramatu i my tkwimy później jak takie kołki. Tak, tkwiłam jak taki kołek, ale co jeszcze, ale ja to wszystko, teraz to już wiem, że ja tak wszystko to robiłam to jak mama. Właśnie, no. Ja to robiłam wszystko jak moja mama. I stanęła pani też przy niej. Bardzo. W tym trudnym życiu, które niby ona miała z ojcem pani, a swoim mężem. Zobaczyła tak. pani, że oni się na to umówili? Tak, zobaczyłam to i... I ta właśnie ta niezgoda taka na to, że ona odeszła, też puściło. No, to są trudne Puściło. doświadczenia. Puściło bardzo. Bardzo, bardzo. Już teraz ten żal, to wszystko, tak jakby już tego nie było. Mam zrozumienie. Mam zrozumienie, dlaczego był taki teatr i tak. Oddała pani im ich odpowiedzialność za ich życie, właśnie za to, na co wy, kochani moi rodzice, się umówiliście. Mówiliście. A ja już mogę inaczej. Ja już nie potrzebuję tego takiego, nie wiem, bo ten dom był taki przemocowy, agresywny i ja tak sobie nieraz myślę, że może ja też nieraz powodowałam takie sytuacje, żeby dalej tak było, bo nie umiałam inaczej. Pamięć tych emocji, prawda? My mamy Tak. jakieś emocje w domu rodzinnym i później przenosimy te emocje do naszego małżeństwa. Jakby chcemy, żeby odgrywało się coś podobnego emocjonalnie. Tak. A już tego nie ma u pani, nie? Nie ma. No. Ja jestem zupełnie inna i mój mąż jest inny. No, to jest ta magia, kiedy Tak. robimy, nie? I on jest naprawdę, nawet dzisiaj mu rano mówiłam, wstał, on ma też inną buzię. Tak, bo już nie Taką nosi, promienną. Nie ma tej maski ze swojego domu. Pani ściągnęła maskę ze swojego domu rodzinnego. Już nie musi pani odgrywać mamy w cierpieniu, czy taty w nerwach. I mąż zrobił to samo. On w tym momencie, kiedy pani mówi, odkładamy te maski, nie jesteśmy naszymi rodzicami i dziadkami, on zrobił to samo. Dokładnie. I te słowa, jak on wstał rano, zrobiłem porządek chyba z wszystkimi przodkami już, jakie miałem. Stoją teraz za nim, tak? Tak, tak. Bo ja mu zawsze tam próbowałam po każdym module przemycić. On tam niby tam nie chciał słuchać, ale jednak wstał i tak do mnie powiedział, że z wszystkimi zrobił porządek. I... Dokładnie. Naprawdę. Czyli przyjrzał się temu, tak? Bo to siłą rzeczy, kiedy do nas przychodzą te informacje, to nawet jak czasami ktoś na początku nie za bardzo ma zgodę, to w odpowiednim momencie to wchodzi w rezonans, tak? Wchodzi do naszego obszaru i zaczął przyglądać się swoim relacjom, właśnie w swoim klanie rodzinnym. No i fajnie, czyli powybaczał, tak? Och, bardzo! Ja tam nie wiem, co on powyprawiał, ale... No, papierosów nie pali, szczęśliwy, więc... Relacja z ojcem została uzdrowiona. No. Wszystko nam czemuś służy, tak? To jest rzeczywiście taka prawdziwa magia. Ja za to jestem wdzięczna, za psychobiologię, za to, że dziś mogę jej uczyć. Jestem bardzo wdzięczna, bo to jest coś, co jest nam no, najbardziej potrzebne do tego, żebyśmy my się zmieniały jako świadomość, prawda? Dokładnie, jak się pięknie żyje. Te lęki, to mówię to o tą swoją córkę, jakieś takie irracjonalne, to naprawdę.
jakaś, jakaś karetka jechała, a ja już zamierałam i to naprawdę. I dzwoniłam, czy wszystko w porządku. No po co to? Bo boimy się. Mamy te lęki w bardzo. Matce, dzieci, bo to już w naszym rodzie było, tak? Tak jak w książce Marka Woryna. Nie zaczęło się od ciebie, tylko gdzieś od mojej mamy, od mojej babci, od kogoś. Czyli zmieniają się relacje, nie tylko w rodzinie, nie tylko w pracy, ale ta najważniejsza relacja, pani Margaret. Ze sobą. No. Widać promienność, widać promienność, widać zmianę. Fajnie się człowiek z tym czuje, nie? O, fantastycznie. Naprawdę, fantastycznie. No. Takie cuda codziennie się naprawdę zdarzają. Mhm. To jest tak jakby, ma pani takie odczucie, że my zmieniamy ten poziom świadomości, bo nasza świadomość się zmienia i możemy nadal mieszkać na tej samej ulicy, chodzić do tej samej pracy, spotykać się z tymi samymi ludźmi, ale jest inaczej? Tak, zupełnie inaczej, zupełnie inaczej. Naprawdę, jakieś nawet, no, jakieś relacje typu z jakimiś przyjaciółmi, kiedyś jakieś tam rzeczy na przykład mnie potrafiły wyprowadzić z równowagi, jakieś tam zdania. Teraz nie, już wiem, że to są jakieś, że wiem, że to są programy. I ja już tak sobie mówię, aha, no to ja to wiem. I odpuszczam. Czyli tak jakby wiesz, nie wchodzę w krytykę, nie wchodzę w ogóle. Naprawdę. Nieraz tam się zdarzy, bo to wiadomo, ale za chwilę takie 10 minut, no po co? No przecież ty wiesz, że to są programy. Czyli więcej takiej tolerancji, że ktoś jest bardzo w swojej prawdzie. Tak, nie? Tak, że nie muszę już, nie muszę udowadniać tego, że jestem ważna, że ja może mam rację. O, może tak. No. Że już ja tego nie muszę. Po prostu mam rację, ja wiem, szanuję swoje słowo, ty masz swoją i koniec, temat skończony. Oj, pobrzmiało Don Miguelem i czterema umowami. O tak, tak, kocham. Dużo wniosły, dużo wniosły. Dużo wniosły, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Tak, cztery umowy, nie zaczęło się od ciebie. No. Też bardzo, taka każda przeczytana kartka to było wow, wow. I takie zatrzymanie klatki i patrzenie u siebie. Faktycznie, no tak, to już tak było. I właśnie to takie, jak pani nas nauczyła na akademii, zadawaj pytania. I to jest właśnie to. Tak, bo ludzie często mówią, ja już wszystko wiem, ja mam swoje przekonania, ja wszystko wiem. I ja zawsze mówię panią, że to zamyka drzwi, bo jak już wszystko wiesz, no to ja już ci nic tutaj nie dołożę. Ale kiedy zadajemy te pytania, tak, a jak jest inaczej, jak może być, a to mnie ciekawi, to bym chciała wiedzieć, do pola je kierujemy, to te odpowiedzi muszą się pojawić i one się pojawiają. Tak, tak jak nawet relacja, co ty chcesz mi jeszcze pokazać? No, super. Ta rozmowa z panią dla mnie jest taka bardzo wartościowa, tak? Moje serce się cieszy, bo ja widzę, tak, tą ogromną pani pracę, to co pani zrobiła, to jak pani zaprosiła świadomość do swojego życia, jak pani się staje świadomością, w jakich pani jest procesach i taka dojrzałość, taka większa dojrzałość, tak? Tu jest też ogromna zmiana. Dziękuję bardzo. Takie zaufanie do tego wszechświata, do tego pola. Właśnie. Zaprosiła pani ostatnio panią astrolog i mieliśmy podać swoją, to było piękne, datę urodzenia. No przecież nie mogłam jej znaleźć, tata w ogóle, zadzwoniłam do niego, to on tam nie wiedział, czy rano po południu, więc mówię, muszę sobie dać radę sama. I zadzwoniłam do urzędu właśnie, ale pani mi mówi, że nie, absolutnie, że jest teraz, mają tyle pracy, że dla Ukrainy te PESEL-e. I nie ma nawet mowy, nie ma mowy, a ja wiedziałam, że to już czas goni. No. I drugi raz dzwoniłam i maile. Mówię, no muszę coś zrobić, ale mówię nie, dobrze, będzie dobrze. I nie zapomnę tego dnia, poszłam do kosmetyczki, byłam umówiona na godzinę i pani kosmetyczka powiedziała mi, że pomyliłam godziny. Więc takie najpierw było no, niezadowolenie, bo mnie nie przyjęła,
Ale mówię, dobrze, to czyli coś z tego wyniknie. Mówię, a ja zadzwonię do tego urzędu. I odebrała zupełnie inna pani. Zupełnie inna pani i mówi, wie pani co? Dobrze, niech mi pani da 10 minut. Ja to dla pani załatwię. I oczywiście. Mówi, niech pani zostanie na linii, w jakichś księgach, sprawdzała. Mówi, tak, już wiem, proszę bardzo. Ja mówię, zrobiła mi pani dzisiaj dzień. Ona mówi, tak się cieszę, że mogłam komuś pomóc. I tak się wymieniłyśmy taką piękną energią. I ja mówię, dobrze, dziękuję ci moja kosmetyczko, że nie wiem, kto pomylił godzinę, ale to się stało, no. Bo bym nie zadzwoniła. Tak, czyli jakby pole wiedziało lepiej, jak ma się ułożyć, jak najlepiej. Tak. Bo była intencja, pani była potrzebna ta godzina. Bardzo, tak? Bo tak chciałam właśnie się dowiedzieć, bo to już to co pani uczy na akademii, to dla mnie zaskoczeniem było to, że ja przyszłam tak jakby z chorobą skórną, a ta akademia zmieniła zupełnie, tam zmieniła moje życie. To miało być wyjście z choroby. No, my mamy swoje założenia, ale nasza dusza ma swoje, pole nas wspiera i dostajemy zawsze dużo więcej. Jeżeli jesteśmy we wdzięczności, tak jak pani, bo pani jest taką osobą, to tego więcej przychodzi. Praca z kamieniami, którą pani, ja teraz mam po prostu naprawdę kamienie, wiem, że mi służą. No, czyli litoterapia też nie, się rozgościła w tak, pani życiu? Tak, i to mówię, to miała być psychobiologia taka, tak jak ja sobie ją wyobrażałam, że to będzie rozwikłanie problemów zdrowotnych, a to się okazało, że to był, że pani zmienia życie, relacje, wszystko. Robimy dużo więcej, tak? Oczywiście, że wykłady z psychobiologii są, natomiast ja rzeczywiście mam ogromne doświadczenie, no i kompetencje i zapraszam te wszystkie rzeczy oprócz psychobiologii, które mogą nam pomóc. Też pokazuję przez to swoją drogę, tak? Czyli i psychoastrologia po drodze, i litoterapia, wszystko. Tak? No. Ale to nawet jest pani tak magiczną osobą, że przyciągnęła pani do tej akademii kobiety, tak jakby z tymi samymi objawami, problemami i te piękne spotkania Q&A. I to okazywało się, że jakaś pani wchodziła na wizję z jakimś kłopotem, problemem akurat na tą chwilę, a okazywało się, że ona mówi o mnie, to też mnie dotyczy. I to za każdym razem było wow, zawsze się odnajdywałam w jakiejś opowieści. Tak, bo prowadząca przyciąga w jakiś sposób podobne osoby, tak? I czujemy się dobrze, czujemy się jak w rodzinie, jak w domu. Bardzo. Mamy podobne wibracje. Zaufanie takie, że tu możemy powiedzieć wszystko. Cudowność. No, super, super. Jest mi niezmiernie miło, bo jak ja słyszę takie miłe słowa, no to zawsze to jest miód na serce. Jest to jakby takie zwieńczenie no pracy wieloletniej. Pani Margareto, co by pani powiedziała właśnie tym osobom, które zastanawiają się nad nauką psychobiologii w mojej akademii? Co by im pani powiedziała? Tym wszystkim kobietom, które nas dzisiaj słuchają i będą później słuchały, oglądały to nagranie. Gdy dostałam od pani, gdy otrzymałam maila z zaproszeniem do konferencji, pierwsze było, nie no, gdzie? Ale usiadłam tak w ciszy i mówię, jestem tak wdzięczna pani za zmianę mojego życia, za akademię, więc myślałam sobie, że tym, że ja tutaj się pojawię, to mogę pokazać wdzięczność za to wszystko i może właśnie któraś z pań z tego, jak jeszcze się waha, niech się nie waha, tylko się naprawdę zapisuje, bo to zmienia życie. No, ten dzisiaj przychodzi tutaj z pomocą. No, bierze też udział w naszej mini konferencji, bierze sobie udział. Tak, bardzo. Chciałam bardzo serdecznie pani podziękować za tę rozmowę i za to, że pani przyjęła zaproszenie. Myślę, że to nie będzie taka ostatnia rozmowa, tak, bo to już jest nasza druga rozmowa i myślę, że spotkamy się w kolejnej.
A wszystkim osobom, które nas oglądają, chciałam bardzo serdecznie podziękować za obecność i oczywiście razem z panią Margaretą zapraszamy, zapraszamy do kolejnych spotkań, zapraszamy do kolejnych wywiadów, tak, bo będą za nami są i przed nami bardzo takie ciekawe, interesujące rozmowy, które dotyczą i psychobiologii, i świadomości zdrowia, tak, bo mamy tutaj szerszy wachlarz, tak, mamy homeopatię, mamy ajurwedę, więc to są tak. Wszystko dziedziny, które mówią jednym holistycznym językiem, mówią o zmieniającej się świadomości naszej i co za tym idzie świadomości naszego zdrowia. Pani Margareto, chciałam bardzo serdecznie podziękować. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Naprawdę. Ale to popłynęło? Dokładnie, popłynęło lekko. Więc tak. Do naszego kolejnego spotkania. Do zobaczenia. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się wszystkim. Do zobaczenia. Kłaniamy się. Dziękuję.